Akta oskarżenia przeciwko były. Urzędnikom KNF akta oskarżenia przeciwko były. Urzędnikom KNF w sprawie nieprawidłowości w SKOK Wołomin. Były przewodniczący KNF Andrzej J. i podlegli mu urzędnicy usłyszeli zarzuty dotyczące niedopełnienia ciążących na nich obowiązków, poinformowała w piątek prokuratura krajowa. Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadzi śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków przez byłego przewodniczącego KNF Andrzeja J. i podległych mu urzędników. W czwartek zatrzymano 7 osób w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków w okresie od 22 października 2013 roku do 15 września 2014 roku. Wśród zatrzymanych są Andrzej J. były przewodniczący KNF, Wojciech K. były zastępca przewodniczącego KNF, Dariusz T. były dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych u KNF, Zbigniew L. były zastępca dyrektora, Halina M. była zastępca dyrektora, Adama O. były naczelnik, oraz Dorota C.H. były naczelnik. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące niedopełnienia ciążących na nich obowiązków. Przestępstwo polegało na tym, że urzędnicy nie zakończyli prowadzonego postępowania administracyjnego, sporządzeniem projektu decyzji administracyjnej o ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOK w Wołominie do dnia 22 października 2013 roku. Tym samym nie przedłożyli takiego projektu wraz z wnioskiem o ustanowienie zarządcy na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego. Podejrzani nie wywiązali się ze swoich obowiązków, pomimo posiadania wiedzy o tym, że w SKOK w Wołominie powstała sytuacja groźby niespłacenia zobowiązań wobec klientów oraz pomimo stwierdzenia, iż działalność SKOK w Wołominie wykazywała rażące i uporczywe naruszanie przepisów prawa, podała PK. Podejrzanym zarzuca się, że w okresie od 22 października 2013 roku do 15 września 2014 roku działali na szkodę interesu publicznego, dopuszczając do powstania szkody w kwocie ponad 1,5 miliarda złotych oraz na szkodę interesu prywatnego w kwocie ponad 58 milionów złotych. Po przeprowadzeniu czynności z udziałem podejrzanych prokurator podejmie decyzję o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych. W czwartek agenci CBA na polecenie szczecińskiej prokuratury regionalnej zatrzymali byłego szefa KNF Andrzeja J. i 6 podległych mu urzędników. Jak poinformowały PK i CBA, podejrzani usłyszą zarzuty popełniania przestępstw o charakterze urzędniczym. Śledztwo dotyczy nadzoru nad SKOK Wołomin. Wiemy ponad wszelką wątpliwość, wedle ustaleń, jakie zostały poczynione, że już w 2013 roku, w październiku, ówczesne kierownictwo KNF dysponowało wystarczającą wiedzą, która w pełni uzasadniała podjęcie działań do przerwania tego przestępczego procederu, powiedział Zbigniew Ziobro. Jak dodał, prowadzone w tej sprawie śledztwo ma między innymi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego KNF nie reagowało w tej sprawie. Chcemy się dowiedzieć, dlaczego tak się stało, dlaczego ci ludzie nie podjęli decyzji, do których byli zobowiązani. Być może ktoś im kazał? Być może był jakiś parasol polityczny? Pytał. Jak zauważył, do nieprawidłowości w SKOK Wołomin dochodziło w czasie, gdy rządziła koalicja PO-PSL. Oni mówili, że to PiS za to odpowiada. Tylko problem polega na tym, że ta historia działa się wtedy, kiedy całą władzę w państwie, wszystkie instytucje, które odpowiadały za nadzór, za kontrole skarbowe, za działanie policji, służb, prokuratury, wszystko to było w rękach tych, którzy dzisiaj krzyczą, że my niesłusznie prowadzimy to śledztwo, oświadczył Ziobro. Andrzej J. pełnił funkcję przewodniczącego KNF od połowy października 2011 rok do października 2016 rok. W lutym 2015 rok warszawski sąd ogłosił upadłość SKOK Wołomin. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił do połowy 2015 rok 2 200 000 000 zł klientom SKOK Wołomin. Natomiast szkoda z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów, jak wynika z danych prokuratury, wynosi ok. 3 000 000 000 zł. Latem 2016 rok
PK zdecydowała, że postępowania w sprawie przestępstw związanych z działalnością SKOK Wołomin poprowadzą dwa specjalne zespoły prokuratorów, jeden w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga, a drugi w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskiej. Sprawy związane ze SKOK w Wołominie prowadzone są też w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku. W lipcu 2016 rok Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła, po zawiadomieniu osoby fizycznej, śledztwo w sprawie domniemanego niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, sprawujących nadzór z ramienia KNF nad działalnością SKOK Wołomin. Jak mówił wówczas PAP prokurator Przemysław Baranowski, miało to polegać na zaniechaniu odpowiednich środków nadzoru, w tym w związku ze zwłoką w podjęciu decyzji o ustanowieniu w kasie zarządcy komisarycznego, w sytuacji zaistnienia niebezpieczeństwa zaprzestania spłacania przez nią zobowiązań wobec jej klientów. Obecnie największe postępowanie w sprawie SKOK Wołomin prowadzi gorzowska prokuratura, w którym bada działalność grupy przestępczej mającej wyłudzić w ciągu kilku lat z tej kasy pożyczki na kwotę ponad 1 miliardów złotych. Jednym z głównych podejrzanych w sprawie jest były oficer wojskowych służb informacyjnych Piotr P., który zasiadał w Radzie Nadzorczej SKOK Wołomin. Według prokuratury, był głównym pomysłodawcą i koordynatorem grupy przestępczej, ściśle współpracował on z członkami zarządu SKOK w Wołominie, prezesem Mariuszem G. i wiceprezesami Joanną P. i Mateuszem G. Jak w lutym bieżący rok podawała Prokuratura Krajowa, we wszystkich postępowaniach dotyczących SKOK Wołomin, zarzuty usłyszało blisko 900 osób, zaś wobec ponad 300 skierowano już akty oskarżenia. Ponad 150 zostało już prawomocnie skazanych.